Cześć! Dzisiaj będziemy czarować, moi drodzy. Pokażę Wam, jak z dwóch krzaczków hortensji zrobić 10, 20, a może nawet 30. Zapraszam Was serdecznie na wideo. A w jaki sposób rozmnożyć hortensję poprzez sadzonki? Potrzebny nam będzie do tego ostry sekator lub nożyczki i szybkim, zdecydowanym cięciem. Raz, dwa, trzy. Na czwartą parą liści od góry robimy ciach. Pobieramy sobie sadzoneczki. Następnie ciach, kolejna sadzonka. I tyle, ile potrzebujemy. Tyle ich tutaj właśnie ucinamy. Ja w tym momencie zrobię kilka, żeby Wam pokazać na przykładzie tych kilku, jak będziemy dalej postępować. Zanim przejdę do ukorzeniania sadzonek, tutaj mam już przygotowane doniczki oraz ziemię, chciałabym Wam pokazać, jak piękne kompozycje możemy stworzyć z hortensji. Zobaczcie, tutaj mamy hortensję bukietową w połączeniu z rudbekią, z floksami, z ligularią, z przetacznikiem. Zobaczcie, jaka fajna kompozycja. Z kolei tutaj kompozycja w odcieniach różu i tutaj mamy hortensję ogrodową, moją ulubioną malinową, bardzo tą hortensję lubię. W połączeniu, tak jak mówię, z przetacznikiem, z pysznogłówką, z floksem białym, z funkiami i też motyw róży. Tutaj mamy szałwię. Ale hortensja jest na tyle piękną rośliną, że ona nie wymaga towarzystwa. Równie pięknie wygląda jako samotna taka kompozycja w wazonie. A teraz pokażę Wam, jak rozmnażam hortensję w doniczkach. Robię to na dwa sposoby. Albo w doniczkach, albo prosto do ziemi. Zaczniemy od doniczek może. Przygotowuję sobie mieszankę kompostu tak w równych częściach, czyli mamy kompost, ziemię ogrodową i troszeczkę torfu kwaśnego, bo jak wiadomo, hortensje rosną w kwaśnej ziemi. Patyczek, sekator. Koniecznie musimy oderwać te dolne liście, żeby hortensja tutaj, w ten sposób, żeby hortensja nie traciła zbyt dużych ilości wody. Jeśli mamy kwiatek, ten kwiat musimy również obciąć. Przycinamy tutaj końcówkę, robimy patyczkiem dziurkę w tej ziemi, sadzamy hortensję, przysypujemy. W takiej doniczce, jest to dosyć duża doniczka, więc w takiej doniczce ukorzeniam sobie trzy hortensje. Są to dosyć wysokie sadzonki, tutaj te pędy są dosyć wysokie, więc doniczka też musi być wysoka. Wkładamy następną hortensję. Przysypujemy ziemią. I mamy to. Odrywamy liście. Zostawiam tylko tutaj tą górną część. Też można to obciąć, nie ma problemu, bo ona wypuści wtedy sobie tutaj zboczne pędy. Ale ja zostawiam sobie zawsze te dwa małe listki. I znowu robimy dziureczkę. Wsadzamy. Przysypujemy ziemią. I mamy trzy hortensje ogrodowe w kolorze malinowym.
jeśli robimy dużo sadzonek, proponuję, żeby podpisać, włożyć sobie etykietkę, bo wiadomo, do wiosny możemy zapomnieć, co żeśmy tutaj posadzili. I kolejne hortensje będę sadzić do tych doniczek. Tutaj mam hortensje w kolorze niebieskim. Wiadomo, że hortensje w kolorze niebieskim, one sobie tak same z siebie nie stają się niebieskie, tylko musimy dodać odpowiedni nawóz, no i ziemia musi być odpowiednio też kwaśna. Moje hortensje są już niebieskie już przez 10 lat, chociaż raz jednorazowo dałam ten siarczan glinu, to się nazywa, podlałam i od tej pory co roku hortensje są niebieskie, więc widocznie ta ziemia cały czas ma te właściwości, dzięki którym hortensja się tak wybarwia pięknie na niebiesko. Ok. Hortensje po posadzeniu do doniczki musimy oczywiście odpowiednio podlać i postawić w miejscu ocienionym. Ja zazwyczaj robię to tutaj z tyłu altany. Tutaj jest bardzo delikatne światło. Jest to wschodnia część ogrodu, więc są to idealne warunki do tego, żeby ta hortensja wytworzyła system korzeniowy. Więc będę ją tam przestawiać. Muszę Wam powiedzieć, że hortensje, które wsadzamy do doniczek, oczywiście na zimę, kiedy już pierwsze przymrozki są zapowiadane, musimy je przenieść do domu, do środka i przetrzymywać je w jakimś jasnym miejscu i pamiętać również o podlewaniu. Można te hortensje też wysadzić do gruntu. Jeżeli one się ukorzenią, możemy je wysadzić do gruntu w jesieni, no ale jest to zbyt ryzykowne, bo wtedy szybciej mogą nam przemarznąć. Natomiast jeśli chodzi o wsadzanie hortensji prosto do gruntu, ja jestem bardzo wygodna, więc w doniczkach mogłabym sobie zapomnieć, żeby podlewać i wolę, szczerze mówiąc, wsadzać hortensję prosto do ziemi. Kiedy sadzimy hortensję do gruntu, wybieramy sobie miejsce raczej cieniste, takie półcieniste, ponieważ hortensje muszą mieć cały czas wilgotną ziemię, żeby się ukorzenić odpowiednio. Również dobrze by było, żeby ziemia była przepuszczalna i wilgotna. Ja mam tutaj ziemię gliniastą w moim ogrodzie, więc rozluźniam ją piaskiem, kompostem, mieszam razem z tą ziemią naszą ogrodową i do tej pory naprawdę świetnie mi się udają te hortensje. Wsadzam je do gruntu i co roku mam nowe krzewy. Teraz chodźcie, pokażę Wam, jak robię to w gruncie. Moje przygotowane hortensje, ogłowione, wsadzamy teraz do gruntu, czyli dokładnie taka sama sytuacja jak z hortensjami, które były w doniczce. Tu już mam przygotowane dziureczki, żeby nie męczyć się i nie kopać ich na Waszych oczach. Dokładnie tak samo robimy, zobaczcie. Bardzo prosta sprawa. Ciach, ciach, przysypujemy ziemią. Ugniatamy. Ugniatamy i podlewamy. Następna. Są tu bardzo fajne warunki, bo tak jak mówiłam wcześniej, jest tutaj cień, tylko rano świeci słoneczko, a powyżej, zobaczcie, to jest hortensja ich siostra. Ona była wsadzona tutaj około 4 lata temu i zobaczcie, jaki wytworzyła już piękny krzak. Więc tutaj będzie miała towarzystwo i w przyszłym roku na wiosnę, ja zostawiam te hortensje na zimę tutaj, oczywiście bardzo ważną rzeczą jest, że przed zimą, w trakcie zimy hortensje przysypuję liśćmi. Koniecznie trzeba je zabezpieczyć przed mrozem, więc ja osypuję tutaj liśćmi, zakrywam jakimiś gałązkami świerkowymi, jodłowymi czy jakimikolwiek, żeby nie przemarzły. To jest niezbędne.
mamy trzy nowe sadzonki. I ja tak sobie robię co roku. Ucinam wierzchołki hortensji i w ten sposób mam nowe okazy. Tutaj również miałam wolne miejsce, więc żal go nie wykorzystać. Również wsadzamy, zasypujemy i w przyszłym roku na wiosnę będę je przesadzać w te miejsca, w które już docelowo będę chciała mieć hortensję. Zobaczcie. Możemy również, a nawet powinniśmy, tutaj mam zrębki, jeszcze je obsypię zrębkami, żeby była wilgoć, żeby nie wysychały. Potem je podlewam i niech sobie rosną do wiosny. Prawda, że proste? Bardzo proste. Bardzo proste. I dzięki temu zaoszczędzimy również pieniążków. Nie będziemy musieli kupować nowych hortensji, tylko wykorzystujemy te, które już rosną w ogrodzie. Teraz stoimy przed krzakiem hortensji pnącej. Jest to również piękna hortensja. Ona tutaj pnie się po starej śliwce. Zobaczcie, jak ją obrosła. Jeśli chodzi o rozmnażanie tej hortensji, nigdy nie próbowałam takiej metody przez zakopywanie jej w ziemi, ale mam pozyskanych też kilka sadzonek z tej hortensji, już pnie się na kilku jeszcze innych drzewach i zobaczcie, tutaj ta hortensja ma takie wypustki, takie małe korzonki. Ja na zimę taką gałązkę od samego dołu zasypuję ziemią, przykrywam ją po prostu ziemią i w kolejnym roku, w kolejnym sezonie ona tutaj wypuszcza sobie korzonki i przesadzamy ją na miejsce stałe. Myślę, że nawet nie byłoby problemu, żeby ten kawałek, ona tutaj również już ma takie jakby takie wypusteczki, takie korzonki, jeśli ją zadołujemy w ziemi, w przyszłym roku spokojnie zyskamy sobie nową sadzonkę, którą możemy posadzić przy jakimś starym drzewie, ogrodzeniu, przy płotku. Żebyście nie pomyśleli, że to, co ja Wam tutaj opowiadam, to jest bajka i fikcja, chciałabym Wam pokazać faktycznie hortensje, które rosną w moim ogrodzie, które pokażę Wam poszczególne etapy, jak one wyglądają. Te dwie hortensje, które tutaj widzicie, to są hortensje matki. To były moje pierwsze hortensje i z nich pozyskiwałam pierwsze sadzonki. Te hortensje były różowe, ale tak jak mówię, żeby hortensja była niebieska, musimy podsypać ją siarczanem glinu i w ten sposób, zobaczcie, tam z tyłu również są niebieskie. No to jest niesamowite, bo zrobiłam to 10 lat temu i od tej pory kwitną na niebiesko. Chodźcie za mną. Podobnie z tymi hortensjami. Te hortensje również kwitną na niebiesko już 10 lat. Ta hortensja, hortensja Annabel, myślę, że ona ma około 3 lata. Bardzo szybko rosną te hortensje. Ta sadzonka nie była pobrana przez pęd wierzchołkowy, ale co roku wiosną one wypuszczają sobie tutaj na dole również takie odnogi. Tutaj co roku wykopuję łopatą i przesadzam w nowe miejsca. One bardzo fajnie tutaj rozrastają się przez korzeń. Ta hortensja Annabelka ma 4 lata. Tutaj pod oknem również mamy hortensję Annabelkę. Annabelka chyba, myślę, że też 3-latka, też pobrana z korzenia. Przed nią rośnie hortensja ogrodowa, mieszana. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Część kwiatków jest niebieskich, część kwiatków różowych. I tak sobie na zmianę kwitnie właśnie biało, niebiesko, różowo. Chodźcie dalej.
Tam w oddali Anabelka. Ta Anabelka ma myślę, że około 6-7 lat. To jest również hortensja pobrana z sadzonek. Tutaj z kolei jest hortensja 3-latka. Zobaczcie, jak ładnie już wytworzyła, jaki ładny krzaczek. Też pobrana jest z sadzonek wierzchołkowych. 3-latka. No niestety, kwiatuszków się nie doczekałam w tym roku. One się jakoś umawiają na zmianę. W jednym roku jedne są obsypane kwiatami, a z kolei w drugim roku inne krzaczki. Nie wiem, mają tam jakiś między sobą chyba układ. Co jeszcze? Tam dalej jest 2-latka, pobrana z pędów wierzchołkowych. Tam widzicie z tyłu. Tutaj zobaczcie, jaki piękny krzak hortensji. A tu mam do wsadzenia jeżówkę. To jest krzak, który myślę, że ma około 5 lat. Również hortensja ogrodowa. Pięknie rozbudowała krzak, ale widzę, że łapie ją chyba chloroza delikatnie. Listeczki są takie jasne, wybarwione. Będę musiała ją czymś tutaj potraktować odpowiednio. Ta hortensja jest hortensją 2-letnią, hortensja Anabel, i ona już wymaga rozsadzenia, ponieważ wytworzyła 2 krzaczki. To jest jeden krzaczek, drugi krzaczek i na wiosnę ta hortensja już będzie podzielona, więc zyskam dzięki temu kolejny krzak. No, popracowaliśmy sobie, posadziliśmy hortensję i teraz będziemy patrzeć, jak one pięknie nam rosną. Będziemy podlewać, będziemy zasilać wiosną, będziemy przesadzać. Oprócz tego, że hortensje cudownie wyglądają w ogrodzie, że cudownie wyglądają w naszych bukietach, wazonach, hortensje są też niesamowitymi kwiatami, jeśli chodzi o ich suszenie. Kiedy przekwitają, kiedy kwiaty już delikatnie zasychają, ja hortensje wykorzystuję do kompozycji takich zimowych, właśnie żeby w zimie zrobić sobie taki klimacik, letni klimat hortensjowy. Łączę je z innymi roślinami, które również zasuszam. Robię wianki, tworzę bukiety i również o tym będę Wam opowiadać i pokazywać, jak już hortensje przekwitną, jak wyglądają w moich kompozycjach, takich właśnie, kiedy je suszę. I to by było chyba dzisiaj na tyle. Myślę, że wykorzystacie, że to wideo jest dla Was pomocne, że zmotywowałam Was do tego, żebyście hortensje rozmnażali, a tym bardziej, że jak widzieliście, jak prosto się to robi, w jaki prosty sposób możemy rozmnożyć hortensje. Jeśli wideo Wam się podobało, bardzo Was proszę o subskrybowanie, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka, w którym na pewno również będę opowiadać i pokazywać coś fajnego. Proszę o lajkowanie i do zobaczenia następnym razem.